Cześć, witam Cię w super słodkiej lekcji o słodyczach, o tym jak nazywać je po angielsku, a w drugiej części nagrania quiz dla Ciebie, jak udało Ci się opanować te słówka i wyrażenia. Jak najlepiej będziesz się uczyć z tym wideo? Słyszysz wypowiedziane przeze mnie słówko, powtarzasz je na głos i usłyszysz je jeszcze raz, żeby się upewnić. So, let's start learning sweets. Chocolate. Powtarzasz? Chocolate. Sweets. Candies. Sweets and candies. Biscuits. Cookies. Biscuits. Cookies. A piece of cake. A piece of cake. A cake. Cake. Ice cream. Ice cream. A popsicle. A popsicle. A chocolate bar. A chocolate bar. Jelly beans. Jelly beans. Cotton candy. Cotton candy. Lollipop. Lollipop. Jelly. Jelly. Cupcake. Cupcake. Apple pie. Apple pie. A donut. Donut. Jeśli mało Ci z samego powtarzania słówek i chcesz mówić po angielsku, dołącz do Encio, naszej szkoły językowej, gdzie uczymy dzieci, młodzież i dorosłych i stawiamy na to, żebyś mówiła po angielsku, żeby się przełamywać w gronie rówieśników. A teraz zapraszam Cię na quiz z tych słówek, których przed chwilką się uczyliśmy. It's quiz time. Nazywaj po angielsku to, co widzisz na obrazku. Apple pie. Chocolate. A piece of cake. A cupcake. Lollipop. Cotton candy. Popsicle. A chocolate bar. Biscuits or cookies. Jelly. Thanks for learning with Encio. Jeszcze raz zapraszam Cię do naszej szkoły językowej i do mnóstwa nagrań na naszym kanale. Bye!